właśnie dzisiejszy odcinek będzie bitwa podkładów. W końcu dostałam podkład Huda Beauty i postanowiłam porównać z Double Wear'em, słynnym Double Wear'em, który jest mocno kryjący, ale jak zapewnia Huda, ten podkład jest też mocno kryjący, jest bardzo instagramowy, matujący i taki satynowy. Ona lubi nazywać go zamiast Dew Mew, bo jest połączenie matu i takiego świeżego wyglądu, a więc przystąpmy do nakładania. Ja już mam, słuchajcie, tutaj buzię przygotowaną. Mam ten zwany canvas, ja tu użyłam kremu tego nowego Estée Lauder Revitalizing Supreme Bright, więc tak skóra jest bardzo taka rozświetlona. Ale słuchajcie, w związku z tym, że czytałam sobie też tu u Hudy na telefonie, że ona chciała, żeby ta twarz była bardziej dobrze nawilżona i też rozświetlona, ja użyję tutaj specjalnego preparatu nowej bazy Futurist Aqua Brilliance, takiej bardzo mocno nawilżającej i rozświetlającej, którą ja uwielbiam, i wszystkie właśnie Azjatki. I słuchajcie, więc ja posiłkuję się tą bazą i nałożę trochę, żeby dodać takiego jeszcze glow. Pierwszy raz widzicie mnie sauté. Ja w sumie nie mam żadnego podkładu, tylko pomalowałam oczy, żeby jako to wyglądało. A widzicie, ona od razu daje taką świeżość i potraja tutaj nawilżenie. No i przystąpmy teraz tak. Zrobimy sobie, że na jednej połówce rozlokujemy Huda Beauty, na drugiej Double Wear. Ja będę trochę z Wami gadać. W związku z tym, że ja nie bardzo lubię nakładać gąbeczkami, one są czyste, słuchajcie, ale do podkładów to one właśnie dają takie plamy. Będę też posiłkować się tu swoim pędzelkiem. Słuchajcie, ja dostałam ten odcień Huda Beauty. Ja wybrałam w ciemno, jest dość dużo tych odcieni, ja już nie pamiętam, czy było 30, ale w porównaniu z Double Wear'em to jest mniej. Ja wybrałam Pana Kotę 130G. I słuchajcie, przychodzi w takiej prześlicznej butelce właśnie plastikowej. Bardzo się podoba, bo wygląda bardzo luksusowo. Świetna taki aplikator. Od razu Wam pokażę, że kolor jest trochę nietrafiony, on jest bardzo żółty. Ja wolę takie trochę cieplejsze, wolę pigment Estée Lauder, bo jest taki pomarańczowy. Ale zobaczmy, jak on będzie krył i czy rzeczywiście będzie taki free dimension właśnie takiej skóry, jak ona lubi to określać, dew. Właściwie Mew, bo to ma być i matujący, i kryjący, i takiej świeżej skóry, więc ja sobie już to położę. Więc tak pierwsze wrażenie, on jest na pewno dużo, słuchajcie, sobie tak włosy, dużo bardziej gęściejszy niż tutaj bym powiedziała, słuchajcie, ja muszę jej zmoczyć zaraz gąbkę, bo jej nie zmoczyłam. Z powrotem gapa ze mnie, tak się szykowałam, słuchajcie, że zapomniałam namoczyć tej gąbki. Trochę za bardzo świeżo namoczono, ale słuchajcie, tak, ja sobie muszę dołożyć troszeczkę tej Huda Beauty i że ja lubię tą warstwę rozkładać palcami, a ten podkład dość szybko zasycha, to ja sobie będę tu posiłkować ją właśnie trochę ręką, troszkę moim ulubionym pędzlem. Jak widzicie, rozłożyłam trochę na głowie. Znaczy na głowie. Na włosach. I zobaczcie, tak wygląda ta warstwa. Jeszcze sobie wezmę to, przyjadę gąbeczką, tak jak ona właściwie zaleca, żeby i użyć albo gąbki, albo pędzla. Ja zwracam honor, bo to wcale nie jest tak łatwo rozważyć. Tutaj słuchajcie na wizji ten podkład. Jak widzicie, on jest trochę żółty. Widać to teraz. I nie bardzo mi to pasuje. Ale generalnie na zimę, kiedy ja nie jestem bardzo opalona, a lubię być troszeczkę, mieć taką, może nie złocistą, ale właśnie taką lekko pomarańczową opaleniznę, to tutaj przy skrzydełkach nosa położę więcej. To wydaje mi się, że on jest bardzo żółty i bardzo jasny. No i tak to wygląda, słuchajcie.
On nie jest zły, daje takie super rozświetlenie, co mi się bardzo podoba. I rzeczywiście pewnie będzie taki mega instagramowy. I słuchajcie, przystąpmy teraz do Bubblewear'a. Ja mam go tu z pompeczką, wiadomo, że on nie przychodzi z pompeczką, trzeba kupić. Zobaczcie, on jest dużo ciemniejszy, to jest kolor 2W1 Dawn, bo to ja taki lubię. Przepraszam, że ta pompka jest trochę brudna, ale mi zaschła. On jest ciut ciemniejszy, bym powiedziała, od takiego podkładu, którego powinnam używać, koloru, którego powinnam używać. Ja wezmę go sobie, ja go lubię nawet na klientkach rozkładać właśnie tym pędzlem, bo też modulujemy sobie to krycie. Słuchajcie, i on wygląda bardzo, bardzo naturalnie, mimo że to krycie jest super, jak wiecie. Zresztą jest tu na świecie bardzo dużo zwolenniczych właśnie Bubblewear'a i to skrzydełka nosa też. I jest 61 podkładów, to jest bardzo dużo. Ten podkład jest w zasadzie matujący. On nie będzie dawał takiego rozświetlenia jak chudy, ale dlatego ja położyłam sobie tą bazę, dlatego że tutaj ten efekt modulacji z Estee Lauder będzie ok, jeśli na przykład chcemy zmieszać Advanced Night Repair, i to jest taki ich trik, przepraszam, ale to sobie trochę użyję, żeby dokładnie rozprowadzić przez brwiach, i wtedy zmieniamy tą teksturę tego podkładu też, i co ważne, jego konsystencję, także możemy, to jest taki nasz trik, że nakładamy właśnie albo mieszamy z bazą Bubblewear'a i zmieniamy to wykończenie, albo właśnie z nawilżającym Super Advanced Night Repair. Mam specjalny odcinek o Advanced Night Repair i to tej nowej wersji w porównaniu ze starą, także jeżeli jesteście ciekawi, to ja tutaj zostawię taki link i adnotację w tym filmie. Także zobaczcie, to wygląda tak. Czyli tak, porównując, na pewno Huda Beauty jest bardziej rozświetlająca, a może ta lampa tak działa. Ten kolorek jest troszeczkę, słuchajcie, inny. I ten jest na pewno bardziej cieplejszy, ale słuchajcie, tak w lampie bardzo wyraźnie tego tak nie widać. Jeszcze troszeczkę sobie tutaj, żeby było, że też nakładałam to gąbką. Teraz jest bardzo przyjemnie tak rozkładać tą chłodniejszą gąbką, kiedy jest bardzo gorący na wizji. I słuchajcie, tutaj włosy trochę brudzie. I słuchajcie, teraz sobie szybko wykończymy tutaj lamerem, bardzo leciutkim pudrem z puszkiem, bo ja nie chcę na te wielkie tapety tu czegoś mocniej jakby ugruntowującego. Ok. No i słuchajcie, tak to wygląda. Tu jest Huda Beauty, tu jest właśnie Estee Lauder, tak jak mówię, różnice w kolorach widać. Ten jest troszkę bardziej rozświetlający, słuchajcie, jest bardzo, bardzo, bardzo kremowy. I on bardzo szybko zasycha. Ja myślałam, że Estee Lauder szybko zasycha, ale on teraz w tej formule, którą zmienili 3 czy 2 lata temu, aż tak szybko nie zasycha. I obydwa, słuchajcie, są bardzo mocno kryjące, jak widzicie. I tak się prezentują. Natomiast ja teraz jeszcze, słuchajcie, co użyję? Użyję bronzera, wykończymy ładnie makijaż. Na jedną stronę położę mój ulubiony ten bronzer. Ja mam specjalny odcinek o tej prezentacji Gucci, między innymi podkładu i właśnie tego bronzera. On należy na pewno do moich ulubieńców. I ja muszę nakręcić w końcu ten odcinek z ulubieńcami miesiąca, bo ja lubię te odcinki nakręcać i ja wiem, że wy też lubicie. I wtedy widzicie, kiedy są jakieś nowe rzeczy, kiedy ja przystaję do starych. A słuchajcie, piękny on jest. On jest w takim odcieniu takiego słonecznego brązu, mimo że to jest czwórka, czyli wydawało mi się, że bardzo ciemny, ale ja mówię, zapraszam na ten odcinek właśnie o nim. I na następnym, na drugą stronę nałożymy sobie tutaj nowy bronzer i rozświetlacz Bronze & Glow z Natasha Denona. Mój odcinek jest na kanale, także zapraszam, o tej makijażystce gwiazd.
Jest super. Słuchajcie, ja nigdy bym nie poszła w taki kolor troszeczkę brudnego różu z brązem, natomiast mi się coraz bardziej podoba. Będzie na drugiej stronie. Bardzo mi się podoba. Też taki fajny, modulowany jest. Nawet Reelsa zrobiłam. Jest świeży Reels na Instagramie, także Was serdecznie zapraszam. I tak to wygląda. Słuchajcie, świeżo umyłam włosy, bo ja tam mam niedokończoną infekcję, ale mówię dla Was specjalnie, ta głowa będzie umyta. I tutaj sobie właśnie położymy. Jeszcze Wam zapomniałam oczywiście mojej pachlarzykowatego pędzelka. Zaraz świetlacze, wiecie, że ja uwielbiam te świetlacze. Także to wygląda, słuchajcie. I jak Wam się podoba? Która strona Wam się podoba? To jest Huda Beauty. A po drugiej jest mój brudasek Double Wear. Ja Wam powiem tak. Nie mam na razie zdania, dlatego że zobaczę, jak to będzie po kilku godzinach. I Wam oczywiście powiem. Ja to sobie szybko pomaluję usta, słuchajcie, tym świetnym Lip Perfector z numerą 5 z Clarence'a. Da nam taki całościowy look. Zresztą jego gelia i bardzo naturalny. Słuchajcie, jak to się gada, jak się aluje usta, to naprawdę śmiesznie wygląda i słychać. Słuchajcie, więc ja na razie nie mam zdania. Dlaczego nie mam zdania? Dlatego, że obydwa wyglądają super, bardzo mi się podoba i jest to rozświetlenie, jest ta, może nie naturalność, ale właśnie takie super pokrycie też buzi. Natomiast zobaczymy, jak to będzie tak po 5-6 godzinach. Ja Wam wstawię taki też look. Natomiast obydwa mi się podobają chyba. Wydaje mi się, że Huda Beauty może być bardzo wydajna, bo jest bardzo, bardzo gęsta. Ona zalesa dwie pompki. Ja myślę, że troszeczkę więcej, bo my lubimy tak dokładnie pokryć tą buzię. Natomiast Estee Lauder też jest dość wydajny. Trochę więcej kolorów wydaje mi się do wyboru, ale też wygląda, mimo że ten jest typowo matowy, ten jest, tak jak mówię, ten taki mew, czyli i matowy, i jak to ona nazywa, i dew. Jest trochę może rozświetlony, ja położyłam, tak jak mówię, na bazie, ale obydwa wyglądają całkiem fajnie instagramowo, gładziutko, nie widzę na razie w porach, zobaczymy, jak to będzie wyglądać po jakimś czasie. No i są takie buildable, czyli możemy modyfikować i możemy tutaj bake'ować, właśnie mieszać tu z bazą, bądź bez bazy i on będzie ładnie wyglądał i ta buzia jest świeża i nie wygląda takiej szpachli, nie ma takiej szpachli, słuchajcie, także spokojnie osoby, które zawsze uważały, że Double Wear, w tym i ja, uważała, że on jest bardzo, bardzo, bardzo taki szpachlowaty, taki cake'owaty, on już nie jest taki. Słuchajcie, jeżeli zmieszacie właśnie z ulubioną jakąś bazą albo nawet z Advanced Night Repair, to słuchajcie, ten efekt będzie inny. I tak samo będzie w momencie, kiedy nakładacie takie Huda Beauty tutaj w swoim tym, swojej takiej prezentacji tego podkładu, Wam tu mówi, żeby właśnie nakładać na jej bazę lub inną bazę taką nawilżającą, żeby to było właśnie takie wow, takie 3D, taki full HD, jak bym powiedziała, na twarzy i właśnie taki efekt Instagram. Światło zgasło. Powiedzcie mi koniecznie, który podkład Wam się bardziej podoba, która strona Wam się podoba. Tak jak mówię, ja tu postaram się załączyć po 5 godzinach, jak ja wyglądam i powiedzcie mi koniecznie, który podkład według Was wygrał tą walkę. Oczywiście zapraszam Was też do komentarzy, do subskrypcji, bo bez Was tego kanału by nie było, także zapraszam Was, towarzysz, że jest mnie dużo, dużo więcej, do subskrybowania i do lajków tak samo. I do usłyszenia w następnym odcinku, a szykuję też coś specjalnego. Tym razem będzie też z makijażu, ale troszeczkę będzie dotyczyć też, że tak powiem, innej strony twarzy. To do zobaczenia. Słuchajcie, tak wygląda po kilku godzinach ten podkład. Tu jest, przypominam, Huda Beauty, a tutaj jest Estee Lauder. Także widzicie, że tu mi tu tylko z nosa zeszło, ale to dlatego, że wychodziłam, miałam maskę i z czoła, a tak to obydwa bardzo dobrze wyglądają. A co Wy o tym myślicie?